Pisze artykuły, pomaga w komunikowaniu w obcym języku, przeszukuje internet, odpowiada na nasze pytania. Wreszcie tworzy zdjęcia, grafiki, zarządza infrastrukturą, czy nawet samodzielnie prowadzi samochody. Teraz sztuczna inteligencja stoi za skandalem, jaki związany jest z amerykańską piosenkarką Taylor Swift. Czy należy bać się AI, czy wręcz przeciwnie? O jej rolę w naszym życiu zapytaliśmy podczas Tygodnia Sztucznej Inteligencji organizowanego w ramach Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Karolina Komada. Internet działa z prędkością światła. Zaledwie w kilka sekund jedno zdjęcie może być wyświetlone przez miliony osób. W taki sposób łatwo o skandal. Skandal na miarę światową. Dlatego tych zdjęć zdecydowaliśmy się nie pokazywać. Przez ostatnie dni zarówno media światowe, jak i polskie informowały o skandalu związanym z Taylor Swift. W mediach społecznościowych ukazały się pornograficzne zdjęcia całkowicie wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Nim zostały usunięte, wyświetlono je wiele milionów razy i, jak podkreślają specjaliści, AI nie jest jednak samodzielna, a za każdym jej działaniem stoi człowiek. Sztuczna inteligencja nie ma możliwości obecnie kreacji, nie ma świadomości, nie ma tych aspektów, które mamy my ludzie i możemy to wykonać. Sztuczna inteligencja tylko i wyłącznie odwzorowuje coś, co znalazła, czyli albo co było jej dane, czyli dane, które dostała, próbuje odwzorować na nieco inny sposób. No i w tym przypadku moglibyśmy powiedzieć, że kreuje, ale tak naprawdę znajduje informacje w internecie i tak samo chce je przedstawić. Ogląda influencerów, takie same zdjęcia daje. Czy zatem powinniśmy się obawiać sztucznej inteligencji, która coraz śmielej wkracza w nasze życie? Najmłodsze pokolenia wychowują się z telefonami czy robotami. Dorośli korzystają z Face ID, GPS-ów czy czatów GPT do pisania tekstów. Zastosowań jest coraz więcej. Duże pole do zastosowania sztucznej inteligencji to już się dzieje w administracji publicznej, tak? Wspomaganie obszarów związanych ze sprawiedliwością, obszarów związanych na przykład z pomocą społeczną i tak dalej. No i też tym, czym się EMAG zajmuje, to przeciwdziałanie wykluczeniu. My tutaj mocno wspomagamy osoby niepełnosprawne, zarówno niewidome, jak i głuchonieme. Sztuczna inteligencja, aby działała, musi posiadać odpowiednie algorytmy i przede wszystkim źródła danych. Nieuważnie czytając regulaminy lub je po prostu pomijając, wyrażamy zgodę na to, by zostały one przetworzone. Na razie nie ma żadnych norm prawnych dotyczących działania sztucznej inteligencji. Są już pewne uregulowania prawne, tylko że to są propozycje. One są nieobowiązujące i dopóki nie wyjdzie jakieś prawo, nie zacznie obowiązywać, no to nie wydaje mi się, żeby firmy chciały poddawać się właśnie takiej certyfikacji, bo tak jest po prostu łatwiej. Mimo że nie ma ścisłych, określonych ram prawnych, sztuczna inteligencja ma być rozwijana także w Polsce. Właśnie został powołany zespół do spraw sztucznej inteligencji. Choć składa się z czołowych polskich programistów i przedsiębiorców, pojawiły się głosy, że nie ma w składzie osób odpowiedzialnych za prawo czy ekspertów do spraw etyki. Jedna z przedstawicielek tego zespołu, kobieta zresztą, jest specjalistką w zakresie etyki w działaniu sztucznej inteligencji, ale to ma być zespół doradczy. Oni mają wymyślać projekty, mają realizować te projekty, natomiast od prawa, od legislacji ministerstwo ma swoich specjalistów. My nie boimy się na przykład wdrożenia rozporządzenia o AI, czyli o sztucznej inteligencji, które właśnie powstaje w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, dlatego że mamy wysokiej klasy specjalistów, którzy zaimplementują te przepisy do polskiego prawa. Rozporządzenie unijne ma rozwiązać problemy związane ze stronniczością i pewną nieprzewidywalnością AI. Nowe prawo ma zapewnić bezpieczeństwo i ma być zgodne z europejskimi wartościami.